5-letnia Natalka z Rybnika nie żyje. Dziewczynka trafiła w poniedziałek do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. Zmarła dokładnie następnego dnia. Jak podają niektóre źródła, przyczyną śmierci dziewczynki była sepsa. Te informacje nie potwierdzają jednak ani przedstawiciel szpitala, ani prokuratura. Ta na prośbę ojca zmarłej dziewczynki wszczęła śledztwo w sprawie błędu w sztuce lekarskiej. Czy faktycznie zawinił człowiek? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. To właśnie tutaj w poniedziałek rodzice przywieźli 5-letnią Natalię. Proszę Państwa, przywieziono w poniedziałek wieczorem. Rodzice przywieźli dziecko z podejrzeniem ostrej infekcji. Wdrożono standardowe procedury leczenia. Dziecko zostało przyjęte na oddział szpitalny. Następnego dnia, to jest we wtorek, w okolicach godzin popołudniowych nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Wdrożono przez zespół reanimacyjny działający w szpitalu anestezjologiczny akcję reanimacyjną. Niestety nie doprowadziła ona do pozytywnych skutków i dziecko zmarło. Dziewczynka miała wysoką gorączkę. Krążą pogłoski, że została ona przywieziona na oddział z typowymi objawami sepsy. Tej informacji jednak w szpitalu nie potwierdzają. Nie potwierdza Pan tego, że była to prawdopodobnie sepsa? Proszę Państwa, nie mogę takich informacji udzielać. Jest to objęte tajemnicą lekarską. Jak mówi przedstawiciel szpitala, dziecko zmarło przebywając na oddziale krócej niż 24 godziny, w związku z czym wykonanie sekcji zwłok było konieczne. W prokuraturze mówią, że to ojciec dziewczynki zgłosił się z żądaniem wszczęcia śledztwa. W dniu wczorajszym przyjęliśmy zawiadomienie od ojca małoletniej dziewczynki. Zawiadomienie dotyczy błędu w sztuce lekarskiej. W sprawie prowadzimy postępowanie, zostanie zebrana dokumentacja lekarska, zostaną oczywiście przesłuchani świadkowie. Postępowanie jest prowadzone w kierunku błędu w sztuce lekarskiej. Przyczynę śmierci 5-letniej Natalii wyjaśni sekcja zwłok. Po śledztwie prokuratury okaże się też, czy w tym przypadku można mówić o winie lekarzy bądź personelu szpitala. Kwestię, którą należy wyjaśnić jak najszybciej, jest to, czy dziewczynka faktycznie chorowała na sepsę. Jeśli rzeczywiście tak było, jak najszybciej trzeba będzie poddać badaniom wszystkie osoby mające z nią kontakt, w tym przedszkole, do którego uczęszczała dziewczynka.